Cześć, jesteśmy w klubie K1 w Lublinie. Ze mną jest Paweł Latało, trener Manzura i Georgia. Pawle, jak przygotowania do gali? No, powoli do przodu. Myślę, że chłopaki będą gotowi. Na pewno będą gotowi. Na pewno. Czy budujesz im scenariusze walki, czy jeszcze nie? Nie, myślę, że scenariusz walki jest tutaj dość prosty, po prostu wygrać. Jasny, konkretny cel. Dobrze, to może w takim razie podpytam Cię trochę o historię chłopaków. Kiedy do Ciebie trafili? No, i jak się zaczęło? George zaczął pierwszy, a później to już jedna osoba za drugiej dochodzili i wspólnie zaczynamy coś tam robić. To jest jeszcze początek drogi. To nie 3 lata temu się zaczęło? George około 3 lata. 2 lata startuje. Słyszałam, że ciekawa historia wiąże się z jego pierwszą walką. Tak. Możesz opowiedzieć? Zaczął od przegranej na własne życzenie, bo nieszczęśliwie tak rzucił, że się sam udusił. Okej. Okay. Czy chłopaki od razu widziałeś w nich talenty? Czy... George tak. Mhm. Uzdolniony ruchowo. Powiedziałem mu, że będzie zawodnikiem. Nawet tam po tej pierwszej walce miał lekkie załamanie, ale to od razu widać. Ale pomimo tego załamania udało się wytrzymać. To nie było załamanie, że płakał, tylko po prostu rozgoryczenie tym, że no jak startuję pierwszy raz i przegrałem, ale powiedziałem mu, że no, dla mnie było rewelacyjnie. Czyli walka była w porządku? Jak najbardziej. Popełnił po prostu jeden błąd za dużo. Zgadza się. Ale później już nie popełniał tych błędów. No, trudno powiedzieć o błędach, gdy walczy się minutę to. No właśnie, George słynie chyba z tego, że bardzo szybko kończy swoje walki. Tak, ma swoje ulubione wejścia, swoje ulubione techniki. Cały czas rozbudowujemy ten wachlarz technik, ale no, lubi szybkie, mocne, widowiskowe walki. To, co się wszystkim ludziom podoba w MMA. A z kolei, jeśli chodzi o Manzura, to ja słyszałam opinie takie, że walczy nieszablonowo. Tak, bardzo. Potwierdzasz? To jest... Jeżeli można przed galą zdradzać, tam powiedzmy, jest to zawodnik, którego jest ciężko wcisnąć w ramy, mimo tego, że wydaje się, że gdzieś jest odkryty. Często jest to pułapka, poruszanie na nogach, boks, kopnięcia. To wszystko jest bardzo naturalne, wypływające z niego. Nie jest to ułożone w jakiś tam szablon, tak jak niemiecka szkoła boksu, że 3 kroki ciosu. To jest zupełnie inaczej. Bardzo żywiołowe. Wszystko to, co mówisz, zapowiada naprawdę fajne walki. Na pewno chłopaki po prostu walczą widowiskowo. I to w nich lubimy. Dokładnie. Te najbliższe 2 walki, 2 Twoich zawodników będzie walczyło o pas. Jak oceniasz tego typu nagrody i tego typu walki? Chociaż trenują krótko, myślę, że obydwaj zasługują na taką szansę walki o pas. Jest to dla nas naprawdę dużo. Przygotujemy się, zawalczymy. Tutaj muszę wspomnieć, nieoceniona pomoc naszych... Sam nie jestem trenerem, mam jeszcze, jeszcze można powiedzieć, nie kogoś, kto mi pomaga, ale to są moje życzliwe dusze, z nim właśnie Hubert Szmajda, czy wcześniej współpraca z Mariuszem Skwarkiem. No, bardzo szanuję ich pracę. Chciałbym od razu podziękować za to, co robią. Tak samo Markowi Wrzaszczowi, bo naprawdę ich rady i pomoc jest nieoceniona. Są wspaniali ludzie. Paweł, w takim razie może zaprośmy wszystkich kibiców. Myślę, że Twoich również fanów. I chłopaków na najbliższą galę. Tak, zapraszam, na pewno będzie się dobrze działo, będzie fajnie, będą dobre walki, chłopaki będą gotowi na 110% i pokażę. Super, bądźcie z nami.